Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Witam was wszystkich po przerwie. Są wakacje, więc te nasze spotkania nie będą takie regularne, ale postanowiłem na dziś, do dzisiejszego spotkania zaprosić Krzysztofa Tomosika. Krzysztof jest bardzo ważnym publicystą publicystom, ale też takie nieszczęśliwe słowo, biografistą, bo Krzysztof opisuje sytuację osób niehomonormatywnych. Też mówiliśmy o tym słowie, że, że trzeba nie szukać... Heteronormatywnych. Nie Nieheteronormatywnych, przepraszam. Trzeba szukać jakiegoś chyba substytutu, bo jest taki mało... No jest już substytut LGBT. LGBT, okej, okay, w porządku, tak będziemy mówić. Krzysztof jest autorem dwóch bardzo głośnych książek, to są... Homobiografię, historia m.in. Iwaszkiewicza, chyba ona na mnie największe wrażenie zrobiła. Porozmawiamy trochę o Iwaszkiewiczu, ale też GRL-u, historii, historii, dziejów, dziejów, tak? Osób LGBT w Polsce Ludowej. A postanowiłem zaprosić Krzysztofa, no bo prezes Kaczyński znów się odpalił i widzimy, że wróci do tej starej figury wroga, który, który, który jest tutaj przyczyną nieszczęść Polaków. No ale no nie ma chyba lepszego pomysłu, żeby odciągnąć nas od inflacji, od te tej putynizacji państwa polskiego, tworzenia się oligarchii, tego nieudacznika, prezesa Galapińskiego, hmm. zakłamanego premiera yy, i tak dalej. Krzysztof, bo yy, mm, Współcześnie szukamy wielu analogii, które są obecnie w państwach totalitarnych, kiedy to się właśnie... Alienuje osoby kwestionując to, że mają taką, a też tożsamość seksualną. Czy płciową. Czy płciową. I tak, bo on że osoby trans. Bo to jest, się, właśnie, trans, bo to jest w ogóle ciekawe, właśnie, że teraz, że teraz że, że rzeczywiście to nastąpiła ta zmiana. To znaczy, tak. że, że wcześniej było była jakaś ideologia LGBT, co, co tak. właściwie. Wszyscy w jednym nie, nie, nie wiadomo też, co to znaczy. To jest, jakiś, to jest jakiś, jakaś nowomowa. A teraz rzeczywiście skupił się na osobach teraz płciowych, co jest, tak. o tyle, co jest też o tyle dziwne i, i właściwie niezwykłe, że mamy do czynienia w sumie z dość niewielką grupą osób, i, i, I tak jak jednak y, już ta emancypacja postępuje, i, i, i właściwie możemy powiedzieć, że już coraz mniej jest osób, które, które ze swojego otoczenia by nie znały jakiegoś geja, lesbijki, mm -hmm. osoby biseksualnej, o tyle no, jeśli chodzi o osoby transpłciowe, to, 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 to nie są masy. To, mm -hmm. to, 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 to tak naprawdę ciągle jest niewielka grupa. I dla mnie to jest w ogóle ciekawe, że, że właśnie Jarosław Kaczyński wybrał sobie tą grupę. Wydaje mi się, że on na razie to testuje, czy to jest rzeczywiście, czy. Czy to może być taki budulec y, dla, dla, dla jego partii, dla jego, dla jego twardego elektoratu. Y, t, tak, jak, y, no, tak jak wcześniej byli uchodźcy, właśnie LGBT i różne inne, mm -hmm. y, różne inne grupy, y, stygmatyzowane, właśnie wykluczane, wokół których. mieszości które nie potrafią się też obronić zazwyczaj, bo to tak z buta traktowano, no właśnie nie wiem, y Żydów, gejów i tak dalej, ale zdaje się, że prezes ewoluuje. Zobaczył, że no, gejów jest dookoła mnóstwo. Że być tym, może już u siebie tym, ma partii, bo że już, i, i, już, i wziął już się to, to się osoby, ujawnił. Tak, ale ta figura takiego, mm, właśnie nie wiem jakiego słowa tutaj y, użyć, takiego obrzydzania ludziom, osób, które no, po prostu myślą inaczej wewnątrz siebie, y, no nie jest nowa, bo ja chciałbym wrócić do PRL-u, bo mówię mhm. tak na zewnątrz, to my mamy przykłady w Ameryce, w Anglii, Wielkiej Brytanii, tu można wymienić wiele krajów, które przeszły tą drogę krzyżową takich typów jak Kaczyński właśnie, Czarnek i ta cała patoklasa polityczna, która rządzi Polską od siedmiu lat, ale mieliśmy przecież PRL i ty się mhm. tym zajmowałeś i z jednej strony dowiadujemy się między innymi z twoich książek, że no tożsamość, to, to jak się czujemy, jeśli chodzi o, o, o naszą preferencję seksualną e, nigdy w Polsce nie było karane, jeśli chodzi o aktywne formy. Tak. I to jest już tradycja jeszcze, jeszcze przedwojenna, jeszcze dwudziestolecia międzywojennego, i to jest rzeczywiście wspaniałe. To znaczy, że mm -hmm. ten, ten, ten nowy kodeks karny z 1939 roku, który miał połączyć te, tak. który miał połączyć te, te, te prawa z, z trzech zaborów, on już właśnie nie uznawał karalności homoseksualizmu. To wówczas był to było, to ewenement na skalę światową. Tak. I oczywiście no, tam też były takie haczyki, na przykład było karanie za, za prostytucję instytucję homoseksualną, ale, ale, ale to i tak był ewenement. No to do dziś zostały czerpanie korzyści z nierządu. Natomiast, ale tam było jeszcze, no tak, jeszcze, jeszcze trochę inaczej. Ale w porównaniu mhm. z całą pewnością tak. z ustawodawstwem amerykańskim, chociażby brytyjskim, nie wiem jak to wyglądało w ustawodawstwie francuskim, no to by, by, byliśmy. No nie mówiąc już o koszmarze, który się działo Niemczech, w Niemczech, czyli. Tak, czyli, czyli tak. zaostrzania zaostrzenia tego paragrafu 175. Dokładnie. To z jednej strony byliśmy awangardą, ale chciałbym, żebyś trochę naszym słuchaczom, bo przecież nie każdy czytał Twoje książki, a te audycje mhm. są też po to, żeby mhm. zakręcić ludzi. Do czytania, żeby zobaczyć ten problem niesamowicie aktualny, tak jak mówiliśmy na początku naszej rozmowy, właśnie dziś od podszewki z jakimś takim backgroundem typowo polskim. Chciałbym, Krzysztofie, żebyś opowiedział, jak to wyglądało w, w, w PRL-u. Bo ja jako młody chłopak pamiętam, że w latach 80. Ja w ogóle nie rozróżniałem, nie wiem, pedarastii od homoseksualizmu. Pamiętam, że w książkach za bardzo mi się specjalnie nie przejmował taką jakąś poprawną nomenklaturą. W tych małych miasteczkach e, chyba rzeczywiście było tak, że e, jak e, ktoś był gejem, mówił się pedał, tak obraźliwie. Tak. E, no to w zasadzie człowiek bał się usiąść obok. No taka była mentalność drukowana, mm -hmm. że zaraz mnie zje, tak, albo e, e, coś mi zrobi, ale to się skądś brało, bo pomimo tej poprawności, e, znaczy, może inaczej, pomimo tego liberalnego systemu, tak przecież e, nie było. Czy możemy wymienić jakieś. E, Ramy czasowe, kiedy to w PRL-u się zmieniało, czy rzeczywiście szło to w dobrym kierunku? No tak, jak, tak jakby, wszystko w Polsce się łączy z polityką, mhm. i, i ja tak naprawdę myślę, myślę że, 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 że my ciągle jeszcze. Tej przyszłości i w tym tego PRL-u nie mamy dobrze opracowanego. Ja właśnie pisząc, pisząc książkę, też uświadomiłem sobie, jak to jest, jak to jest Powiązane. bogaty temat. I, I jak z wielu aspektach można, można go przedstawiać, bo to, jest, bo to jest sfera publiczna, bo to jest sfera prywatna. To jest to jakby z jednej strony mówimy o tym, jak to się przejawiało w polityce, z drugiej, jak nie wiem, w kulturze, w filmach, w książkach, ale jest też po prostu zwykłe ludzie, zwykłe życie, zwykłych ludzi. Ludzi, tak jak mówisz właśnie gdzieś w małym miasteczku, jakiegoś, nie wiem, chłopaka, dziewczyny, robotnika. I to, więc, więc jakby tych aspektów jest bardzo, bardzo dużo i tu też oczywiście wszystkich ich nie, nie, nie złapiemy. Trzeba jakby powiedzieć takie podstawowe rzeczy, że rzeczywiście ta, ta sytuacja była zupełnie inna niż dzisiaj. Ten temat w ogóle jakby nie funkcjonował w taki sposób, jak dzisiaj, nie był, nie był częścią debaty publicznej, nie był częścią praw, jakby, jakby w ogóle kwestii praw człowieka, ale to jest, to, ale tak było wszędzie. I, i, mhm. I to nie jest jakby przypadek, że, 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 że jednak te pierwsze związki partnerskie to jest dopiero 89. Jednopłciowe, to jest dopiero mhm. 89. Rok. Więc i, i to jest Dania, później była Holandia, więc jakby to, to, wszystko, to wszystko się zadziało później, ale też mamy różne ważne wydarzenia. Nie wiem, to jest na przykład w latach 80. choroba HIV-AIDS, które, mhm. które, które też wówczas utożsamiono przede wszystkim z, z homoseksualnymi mężczyznami. To są różne takie inne ważne wydarzenia. Jeżeli mówimy właśnie jak to się zmieniało, no to, no to tak naprawdę się zmieniało właśnie z, wraz ze zmianami politycznymi. I tutaj rzeczywiście jest tak, że, 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 że na przykład między, między Gomułką a, a nie wiem, Gierkiem, a Jaruzelskim to ka każda z tych dekad, bo to się trochę mm. y, już dzieli na dekady, prawda? To znaczy lat 80. to jest ta dekada Jaruzelskiego, lata 70. Gierka tak. i wcześniej jest, wcześniej jest Gomułka i, i jak Każda z nich ma swoją właśnie specyfikę. I rzeczywiście, no, gomułka to jest ten taki czas najbardziej. Naj walki. tak jakiegoś takiego mhm. prześnego. Konserwatyzmu, także, także właśnie obyczajowego. Zresztą tak, tak, tak Gomułkę też kojarzymy jako tą taką osobę, jak, jak, jakiegoś, jakiegoś takiego dziada gadającego nudziarstwa przez, przez wiele godzin w tym, w, tym, w, tym, w, w tym Sejmie. Ale to była ta bananowa młodzież, w domyśle? Ale jednocześnie, właśnie tak, ale to też, ale jednocześnie, właśnie yy, myślę, że my, trzeba też powiedzieć, że z każdą tą dekadą, jakby ten temat był bardziej obecny. To znaczy, ty, ty ty, ty jakby ze swojego perspektywy, perspektywy mówisz, że, że już tego nie, że tego nie pamiętasz, bo to rzeczywiście no właśnie nie było to tematem, tematem publicznym tak jak nie, dzisiaj. No nie, no właśnie nie było w nurcie jakiejś dyskusji tak jak dzisiaj, no bo tak. dzisiaj my rozmawiamy, mamy grono publicystów, które partie już z, mają to na swoich sztandarach, ta, gdzieś, albo ty, pozytywnie, albo jesteś, negatywnie. Oczywiście jesteśmy w zupełnie innej sytuacji, my widzimy jak od początku lat dziewięćdziesiątych to... Ewoluowało. Zmienia, tak. no Donald Tusk, który nagle jest tutaj przyjacielem wszystkich. Więc zobaczymy. Z, zobaczymy, jak to będzie, jak to będzie ale, ale, ale zobaczył, że, 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 że opłaca się to gdzieś eksponować. Tak, podpatrzył Trzaskowskiego. Tak, tylko. Yy, 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 dla mnie z Twojej książki GRL zostało przede wszystkim to, że bardzo smutny i okrutny los wszystkich tych bohaterów, bo wiesz jako prawnik, jak poczytałem sobie, że okolicznością obciążającą w uzasadnieniach sądów karnych, którą wskazywano jest to, że, że ktoś jest pederastą, tak. Tak? bo takich słów używano, wydaje się niepojęte, bo już o tym nie, nie pamiętamy, czyli ta spuścizna. Prześladowania z, z uwagi na tożsamość ma jest właśnie bardzo kulturowo. Tylko tak. ja poza gomułką, oczywiście ty masz rację, bo on chyba był najbardziej taki ostry i taki reaktywny. No i to też jest czas, kiedy kiedy, kiedy ta, ta tematyka jest najbardziej jakby schowana, to jest też tak właśnie tak, że, że, że każda z tych kolejnych dekad to jest z perspektywy właśnie być może osoby niezainteresowanej tematem, to tego po prostu nie było. Natomiast jeżeli się bada tam te. Dokumenty, prasę, wspomnienia samych osób LGBT, no to, 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 to nie ma wątpliwości, że, że, że każda ta dekada jakby też powodowała z, um, zwiększenie tej tematyki. I oczywiście mm -hmm. lata 70. z tym Gierkiem, z tym otwarciem na zachód, z tymi wyjazdami, z, z kolorowymi telewizorami, z, z, z komediami gruzy, właśnie, mm -hmm. gdzie, 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 gdzie tam zawsze na drugim albo trzecim planie musiała się pojawić ta, mm -hmm. ta, ta, ta przegięta ciota, uwodząca. Albo Albo Karwowskiego, albo, albo, albo innego bohatera, Dzień czy, 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 czy innych filmów, no to jakby też widać, można to, można to spróbować złapać za rękę a dekada lat 80. to jest jeszcze w ogóle bardziej skomplikowana, bo właśnie z jednej strony to jest ten AIDS, z drugiej strony to jest taki czas na zachodzie, taki bardzo mm, politycznie się uważa, że taki, takiego backlashu konserwatywnego, mhm. bo to jest Margaret Thatcher w Anglii, Roma to jest Reagan w Stanach, a z drugiej strony to jest też ta wspaniała ówczesna moda, muzyka bardzo taka kolorowa, mhm. nie w jakimś sensie stawiania na silne kobiety, na, na takich kolorowych, przygiętych facetów, też w, w jakimś sensie bardzo, bardzo gejowska, więc właściwie po, y, zależy, jaką, jak, jakby gdzie przyłożymy ucho, to tam możemy mm -hmm. też różne rzeczy usłyszeć. To, to jest też tak, że właśnie ja pisząc GRL sobie uświadomiłem, że też tam powinien być rozdział o osobach transpłciowych, że właśnie że to, że to wtedy już, już był temat i że, i, i że też warto pokazać, jak to wtedy wyglądało. I, i w przypadku osób transpłciowych to był było właśnie jeszcze inaczej. To znaczy, że mi, mi, ten temat jakby nie przynależał do, do LGBT, LGBT czyli, tak. czyli nie przynależał do LGBT, tylko, tylko to, był jakiś inny, tego, tak, to był to tak. był inny jakiś medyczny problem, z którym starano sobie poradzić. No, na pewno nie było dobrze, ale na przykład, ale na przykład operacje korekty płci nie były, nie były płatne, były refundowane. Mm -hmm. Więc jakby, więc jakby to wszystko zależy jakby gdzie, gdzie, na co będziemy zwracać uwagę i co będziemy, i co będziemy badać. No i też przede wszystkim jeszcze lat 80. no to jest ten najgorszy wybryk jakiś takiego systemu ówczesnego, czyli akcja Hiacynt. Czyli, tak, czyli, tak. czyli, czyli Powiedzmy sobie, bo to była taka Akcja, której jedynym, tak w zasadzie tak naprawdę celem było uprzykrzenie życie. Yy, osobom tak. homoseksualnym, bo tam żadnego celu w tym, żadnych no, innych nie było chyba. No był cel jednak zebrania informacji i jakiegoś takiego skatalogowania mm -hmm. tych, 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 tych osób, tych, no, no to, jest, to jest właściwie tajemnicza akcja, tak naprawdę do końca, do, do dzisiaj nie do, nie, to nie jest do końca jasne właściwie po co generał Kiszczak mm -hmm. yy, wydał to, to, tą decyzję właśnie przeprowadzenia akcji no ta Notabene piękna nazwa, mm -hmm. zupełnie nie, zupełnie też <laughs> jakby nie pasująca do, do, do tego, co się działo, bo też trzeba powiedzieć, że to była akcja represji, gdzie... Mm -hmm. Rzeczywiście to się zaczęło 15 listopada 85 roku, gdzie, gdzie po prostu wyciągano, wyłapywano homoseksualnych mężczyzn, spisywano. Żeby ich skatalogować. Pró próbowano ich skłonić do noszenia, do, mhm, do, do, do współpracy. Noszenia, do współpracy. I, I ta akcja była jeszcze powtórzona dwa razy, w 86 i w 87 roku, też, też, w, ta, też, też w takim weekendowym okresie. I no, no to to była akcja jednak też potworna, ponieważ tam te osoby szantażowano, jakby grożono, że ujawni się ich orientację, nie wiem, w pracy, w rodzinie. To często byli też, tego, tego, tego nie powiedziałem, no, no jak, jak, jak się mówi, większość mężczyzn homoseksualnych w PRL to byli ludzie żonaci i to nie jest nie, nie ten raz, paradoks, a. tylko to jest właśnie efekt tego, tego ukrywania się to, znaczy to, to ukrywanie się było tak silne, że mm -hmm. zakładało też, że, że, że większość, większość tych mężczyzn też brzeniła się i, i często miała, i często miała mm -hmm. dzieci, czasami to oczywiście się kończyło rozwodem, czasami, a czasami jakimś taką, jakąś taką Widzimy taki zresztą pasus w Królowej gdzie jest taki bohater konserwacyjny Dyrektor kopalni, nie, tak. który ma rodzinę, ale też ma. Taką, nie Niebudek go gra, ta, Tak, który ma taką romantyczną przeszłość. Historię i, z głównym ten, bohaterem. Ta, która, która, która świetnie zresztą de facto gra Andrzej Seweryn. Ale chciałem się ciebie też spytać o pewną hipokryzję, no bo z jednej strony ta narracja rzeczywiście była. Zachęcam was wszystkich do książek, książek Krzysia, żeby po prostu zrozumieć, skąd się bierze polska homofobia, bo to nie jest wynalazek ostatnich, no lat, nie ostatnich lat, ale mówię o tej hipokryzji, bo osoby, które były blisko władzy w tym całym establishmencie, no, nie jest tajemnicą, że Iwaszkiewicz mm -hmm. miał taki duży alianz z władzą ludową. On, zdaje się był pochowany nawet w, w, w mundurze górnika Tak, tak, on był, on był też, tak. Ale, ale to zresztą śmieszna historia z tym, z tym no mundurem górnika, bo to, bo to się mówiło, że po prostu córka Maria Iwaszkiewicz później wspominała, że nie było po prostu eleganckiego stroju. Aha. A ponieważ. Czyli przyczyna była banalna. A, a ponieważ właśnie ten Iwaszkiewicz ciągle tam z tym, z tym gierkiem na tym Śląsku tam, tam i, 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 i się się fotografował i, i jeździł i, i, i właśnie był jakimś jakim honorowym. Był to poeta wybrany stąd. Nie, niemal honorowy, honorowy, mhm. y, honorowy górnik. To właśnie ten strój górnika był po prostu pod ręką i mhm. y, Maria Iwaszkiewicz właśnie mu, nawet mówiła, że gdyby wiedziała jakby jakie to spowoduje komentarze, jak to się będzie ciągnęło, to w, w życiu by się, to by, się, nie, by się na to nie zdecydowała. Oczywiście Iwaszkiewicz nie jest jedyny, bo... No, ale bo, ja podaję go tak emblematycznie, no bo, bo jednak on był, to on, był takim z dworu. Takiego on, 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 on był też posłem po prostu. Tak, tak, Zresztą tych posłów, y, pisarzy, ponieważ też oczywiście trzeba mhm. powiedzieć, że w PRL-u y, Sejmie jednak pełnił zupełnie inną funkcję, jakby nie tak, był tak. tak ważny, jak teraz był trochę, był trochę takim ciałem fasadowym. Mhm. I, I tam jakby dopraszano tych, ty, te mhm. ważne osobistości i to nie tylko y, jakby z tych homoseksualnych pisarzy, to nie tylko Iwaszkiewicz, ale też na przykład Jerzy Zawiejski, no tak. notabene działacz katolicki także, mhm. czy Jerzy Andrzejewski, y, tak, niezapomniany nie, nie z popiołu i diamentu, oni wszyscy byli. Na różnych etapach swojego życia yy, b, posłami, ale też, ale też oczywiście no nie trzeba b, b, być. Ty zresztą jeszcze... opowiadasz taką scenę, która się rozgrywa, gdzie jeden z bohaterów Twojej książki wchodzi do Związku Literatów i tak. ma coś pedały, tak? Nie, e... tak, to je, tak. To Karaszkiewicz, taki <grym> aktor, właśnie, że <grym> była taka anegdota, że on wszedł. I, i, I krzyknął po prostu pedały, powiedzcie, jak żyć. Tak, tak, y, tak. Bo rzeczywiście, rzeczywiście było coś takiego, i to właściwie nie, nie, nie do końca jasne dlaczego tak się działo, że, że rzeczywiście, jeżeli mówimy o tych takich słynnych homoseksualistach z mhm. PRL-u. To, 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 to właściwie w pierwszej kolejności przychodzą do głowy właśnie pisarze, czyli to jest właśnie Iwaszkiewicz, Miro Białoszewski, Andrzejewski, Zawiejski, ale też Maria Dąbrowska, więc rzeczywiście Anna Kowalska, więc rzeczywiście w jakimś sensie tam był ten, ale także za, za, zapomniani, na przykład Wilhelm Mach, mhm. jeden, jeden też z bohaterów homobiografii, bardzo, bardzo dramatyczny życiorys, on odebrał sobie życie, popełnił samobójstwo i prawdopodobnie zresztą na tyle homoseksualnej miłości. Ale mówię o tej hipokryzji, no bo z jednej strony ta władza z takim zacietrzewieniem, no obrzydzała ludziom generalnie, obrzydzała, obrzydzała homoseksualistów ludziom. Ona tak? chyba nie obrzydzała, bo to był raczej próba niezauważania, jakby udawania, że tego nie ma. Ale na różnych etapach, bo wiesz, nie do końca się z zgodzę, uh -huh. bo to jednak tak do końca nie było, no, no taka z taką no, dużą dyzywną chociażby właśnie w języku wymiaru sprawiedliwości, bo to jest mi jakieś to tak. dotraktowane, a z drugiej strony no nie miała problemu z tym, żeby wspólnie e, biesiedować, nie, to, to, tak to daje tak, ale no, jakby... to, by, to by właściwie też należało jakieś takie głębsze badania na ile jakby ten wymiar sprawiedliwości działał jakby pod, w tym względzie samoistnie a na ile to były jakieś takie, takie. Y, tak, na ile to były wytyczne z góry, mhm. bo wcale nie mam co do tego takiego przekonania że to były mhm. rzeczywiście, już tak mówiąc, nie wiem, brutalnie, że taki prikaz y, po prostu bić pedała, czy tam dawać mu wyższy wymiar kary. Czy to nie było, czy, czy, to, czy to nie była własna inicjatywa ówczesnej jakby nomenklatury prawniczej? Mhm. Krzysztof, chciałbym też samą porozmawiać, bo jest dużo przeniesień takich do współczesności, bo bulwersujemy się strasznie tymi wypowiedziami teraz Kaczyńskiego, no już cały chór, bo dostał zielone światło od prezesa, oczywiście to no, powtarza, Pamiętamy wcześniejsze ludzie, ludzie, to nie są ludzie, to tak, i Tak, to jest, to jest Czarnek, no, to minister jednak, no, to jest taki jakiś chichot tak, z nas wszystkich, że taki człowiek gdzieś tam się ma zajmować edukacją. Ale mam do ciebie pytanie jako do osoby, która się tym tematem zajmuje. W jaką strunę uderza tutaj prezes? Nie? Generalnie co to jest? Bo wiesz, często w swoich rozmowach na ten temat rozmawiam. Czy to jest tylko lęk przed nieznanym? Lęk przed otwarciem, yy, czy po prostu pielęgnowanie tej naszej prześności. Mm -hmm. Wiesz to, bo możemy się pomstować, mm -hmm. pisać różne felietony, artykuły, ale fajnie by sobie jakoś tak prostym językiem na to pytanie no, odpowiedzieć. Ja nie mam tutaj oczywiście jasnej odpowiedzi. Nie znam, nie znam prezesa Kaczyńskiego, więc, yy, więc, więc jak naprawdę też nie wiem, co mu w duszy gra. Wydaje mi się, że to jest rzeczywiście jakaś taka chęć yy, yy, zupełnie zimnego i cynicznego szczucia na jakąś wybraną grupę społeczną i, yy, i, i patrzenia, czy to po prostu przyniesie polityczne efekty. Ale dlaczego właśnie na początku no właśnie dla, na, 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 na gejów? Powiedz mi, no, no, nie nie mógł sobie wybrać to. Znaczy ogólnie ja ogólnie akurat jakby, jakbym był doradcą Jarosława Kaczyńskiego, to raczej bym mu radził w ogóle tego tematu nie ruszać, ponieważ on mm. jako, jako, jako stary kawaler, który, który sam nie ma tej, tej tradycyjnej rodziny, okay. wypada dość kiepsko jako, jako, jako właśnie ten obroń, obrońca tradycyjnej rodziny. No i też, też wiadomo, że, że, że też te plotki, tak, na temat że poruszając ten, tak. poruszając ten temat jakby sam, sam się podkłada jakby i, i prowokuje też plotki na swój temat i, i, mhm. i, 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 i na swojego jakby takiego um, rzekomego, czy, czy, czy nie homoseksu homoseksualności. Co, no, ale to zarzuty w przestrzeni. To no, informacje, informacje raczej, informacje, które zresztą ta. myślę, że mhm. też nie są w ogóle niczym niezwykłym. To znaczy, że, że też musimy mieć świadomość, że jakby ta, ta taka m, struktura homospołeczna jest bardzo szeroka i to nie chodzi tylko o dokładnie seks y, dwóch mężczyzn. Y, y, pewien rodzaj, nie wiem, y, z przebywania z innym Ta. mężczyzną, z, 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 przyjaźni. z przyjaźni, z pracy wspólnej. To, to, jest, to jest jakby też pe pewna, pewna ciągłość taka, tak, t, t, takich, takich zachowań My homo... To dopiero oczywiście poznajemy i sobie so, socjalizujemy. Nie? I zresztą to widać, no, widać, jakby jak prezes reaguje inaczej w stosunku na przykład do, do Beaty Szydło, a zupełnie jak inaczej traktuje Mateusza Morawieckiego, który jest takim jakimś ewidentnie ulubieńcem ulubieńcem Umiłowanym. Takim, takim właśnie, takim właśnie rzeczywiście, takim właśnie rzeczywiście, jakimś takim, no, jakimś takim ideałem, trochę takim jakimś wyobrażonym, właśnie młodszym. Z, z takimi sukcesami, z sukcesami finansowymi, też z, z takim też wyobrażeniem właśnie mm. obycia, też obycia światowego, języków, wykształcenia, pracy mm. w banku, więc wydaje mi się, że tutaj też, też, też w ten sposób można to, można, mm. można to, można, można się nad tym zastanawiać I, 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 i właściwie poruszając ten temat, prezes Kaczyński sam jakby prowokuje w ogóle, w ogóle mm. takie, takie, takie domysły i takie. I, te, i takie zastanawianie się. Wiesz, bo ja się zastanawiam nad inną rzeczą, bo byłem w tym roku, też byłeś, nie spotkaliśmy się, bo tak. byłeś na stoisku Krytyki cały czas, kwitłeś tam z książkami, e, na Paradzie Równości. Która była gigantyczna. No, no więc właśnie, bo ja byłem na kilku paradach i mam takie wrażenie, że no w tym roku chyba 30 wozów, świetna zabawa, tak? w ogóle no kilometry tysiące w ogóle ludzi, ludzi. Tysiące ludzi. Ja nie spotkałem się, a na początku były przecież jakieś różne prowokacje. Tak. Mam wrażenie, że ludzie hmm. sobie to socjalizowali, przyjęli, e, nawet są zaciekawieni, są friendly, tak? Jeśli chodzi e, właśnie o gejów. Tylko wiesz, się To jest bardzo nie. długi proces. Ja. Okej, okay. tylko pytanie moje jest. Ja chodzę na paradę od 20 lat. Pierwszy byłem ale, w 2002 roku, więc taniec, widzę ten proces. Ale, ale nie masz wrażenia, zmienia. że pompowanie homofobii w polityce no nie ma tak naprawdę już w przyszłości. Że mam nadzieję. nadzieję, mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że też właśnie hmm. prezes się na tym przejedzie, Chociaż, chociaż no, kilka razy to mu się udało w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego i w czasie, w czasie tych ostatnich wyborów prezydenckich, to była niestety no, karta, którą. Którą, którą się udało zagrać, ale, 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 ale rzeczywiście ja właśnie chodząc już od 20 lat na, na parady, widzę, 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 widzę tą zmianę, którą, którą, zmianę no. którą rzeczywiście lepiej widać z perspektywy lat, a nawet dekad, niż z perspektywy miesięcy czy, 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 czy kilku lat I, i, i ta zmiana jest po prostu gigantyczna, ona, jest, ja, ja ona myślę... jest niewyobrażalna, jej się nie da zatrzymać i tak naprawdę tutaj mm, PiS i Kaczyński wręcz się jakoś zaskakują w jakimś takim, w takiej przeszłości i w takim... W przedsoborowym bunkrze. I w, taki, w takiej, takiej właśnie A. homofobii, y, homofobii która, która też się będzie zmieniać, też w tych małych miasteczkach, też, też, też u, tych, u tych osób starszych, które też, nie wiem, y, będą doświadczać tego, że nie, bo, wnuki czy... bo jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację na przykład, żeby od wielu lat, nie wiem, zamknięte media, nie ma Netflixa, nie ma kolorowych gazet, tak, taka po prostu... Białoruś. Być może taki projekt miałby szansę w ogóle. No, granice zamknięte granice, Zamknięte granice, że to by mogło się utrzymać, ale to jest takie myślenie bez jakichś takich zupełnych perspektyw. No, my, Myślę, że 10, 20 lat odbiór takiego filmu właśnie Królowa byłby zupełnie inny, tak, no w tej chwili... Nie, no przede wszystkim taki film nie byłby możliwy, bo to też widać właśnie jak, tak. się, jak, się, jak się to też zmienia. Ja zresztą, ja zresztą jeden z rozdziałów GRL też poświęciłem kinu, żeby tak. też pokazać właśnie w jaki sposób te, te epizodziki początkowo tak, mówię wchodziły... Tak, o, o gruzie, ale tylko nie, nie tylko o gruzie, bo to i u Wajdy się zdaje się no tak, to pojawiało oczywiście I, 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 i pierwszy, pierwszy polski film taki, zresztą uważany za pierwszy polski film y, homoseksualny to jest 87 rok to jest y, premiera 87 rok film z 86 roku to jest Zygfryd, to jest taka adaptacja oh, tak. to jest taka adaptacja właśnie Iwaszkiewicza o takim y, dojrzałym estecie, y, którego grał Gustaw Holubek, który za, y, zafascynował się pewnym cyrkowcem właśnie tytułowym, tytułowym Zygfrydem, zafascynował się nie tylko tylko no, 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 także erotycznie, jakby hmm. te, ten film jest uważany za, 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 za taki pierwszy film, no, ale to jest właśnie 87 siódmy siódmy rok. rok, więc to jest rzeczywiście 35 lat temu, więc, więc, więc rzeczywiście też już ta, ta tradycja, ta tradycja też, też jest. No i to już też ilość tych filmów, tych tytułów. Podejmujących wątki, mniej czy bardziej wprost, mniej czy bardziej na pierwszym planie, czy na drugim planie, podobnie jak podobnie jest w literaturze, podobnie jest w teatrze, yy, podobnie jest w innych dziedzinach sztuki. No to, to jest po prostu nie do, nie, do, nie do zatrzymania. To jest jakaś próba, ob, 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 o, nie wiem, o obracania kijem Wisły. Nie, nie, z całą pewnością jest to jest to, jest to, jest to jakiś azymut, którego nie da się zatrzymać. Zastanawiam się tylko, to jest trochę temat na inną dyskusję. Na ile ta poprawność, z którą jednak mamy już do czynienia, tak? że osoby, które są jakieś agresywne, obrażają, yy, yy, osoby, które yy, no mają inną tożsamość niż tą heteroseksualną, yy, są non passe, to, to to nie jest seks w towarzystwie, na ile to jest właśnie kwestia takiej poprawności, tak? A na ile to jest przyjęte? Nie wiem, czy wiesz, o jakiej różnicy mówię. Wiem, wiem, tak? wiem. No ja myślę, że to jest po prostu to jest, to jest, niezbędny etap. To znaczy najpierw to musi być, nawet niech to będzie fasadowe, niech to będzie tylko, mhm. niech to będzie tylko tolerancja, a Aha. następnym etapem już jest akceptacja i jakby uwewnętrznienie tej, tej, te, 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 tego pozytywnego stosunku do, do, do innych, którzy, którzy mogą być inni ode mnie. I to właśnie nie ma znaczenia, czy mówimy o kolorze skóry, czy mówimy o tożsamości seksualnej czy płciowej. Czy, czy co, jeszcze o czymś. Innym? Jeszcze, jeszcze w tym roku, jak byłem na paradzie, to też sobie pomyślałem, że w tym szaleństwie jest metoda. Mam na myśli takie piętnowanie, zwłaszcza przez czartka, to otoczenie Kaczyńskiego. Zresztą nie tylko i, bo to widzieliśmy w PSL-u, to było to samo w Platformie. Tak. No i to jest firmowo... jeszcze Kościół, Kościół katolicki. No, kościół to w ogóle, Ta osobna wiesz, to, to, to osobna jest, wielki ja tem. myślę, że to jest, znaczy uważam, że homofobia w Kościele jest reakcją wyparciową, bo tak. tam jest po prostu niepraw... nie, niesamowita reprezentacja, to pokazują po prostu tak. nie, no, to jest badania jasne i to jest jasne i, i oczywiste. Zrozumiałe. I wiesz, te, to zresztą fajne, bo wiesz, te przebrania, ten anturaż kościelny, bardzo temu sprzyja. Natomiast chcę powiedzieć o tym, że bardzo mocno się stawia zakaz afirmacji właśnie yy, yy, no, homoseksualnej, tak. tak, ona jest najbardziej yy, popularna. Tak. No, jest, w Rosji to jest, to jest karane, to jest, wiemy jest, o tym. To tak, jest putinowskie prawo. To jest putinowskie prawo, ale wiesz co ja sobie pomyślałem, że yy, właśnie lęk przed tym jest jak najbardziej uzasadniony, bo to jest lęk przed tym, że ludzie to zobaczą, zobaczą, że to może być fajne, że to jest pewna jakaś normalność. Różnorodność. Różnorodność, którą ja sobie z góry miałem wdrukowany, że sobie to wykluczę, tak? A w momencie, kiedy się z tym, nie wiem, opatrzę, zobaczę, jak. to wygląda, Zobaczę radość po prostu drugiego człowieka w tym wszystkim, bo to jest groźne bo zostanie po prostu socjalizowane i przyjęte. I tu nie chodzi o gorszenie, tak jak oni mhm. mówią, po prostu, tylko właśnie o ten mechanizm, którego się panicznie boją. No, chodzi o informację, edukację. Ja myślę, że to jest, że, że tak, no, to jest po prostu taka prosta, prosta zasada, że mhm. różnorodność jest po prostu lepsza, fajniejsza, mhm. jak, jak wszystko jest jednakie, takie same. To jest po prostu to jest po prostu, to jest, to jest po prostu gorsze i szczególnie Polska, która, która jest takim dość homogenicznym. Społeczeństwem. Tak, powinna że... tej różnorodności właśnie szukać, powinna ją, powinna ją wciągać, powinna nią się cieszyć, a nie, a nie, hmm. a, a, a nie gdzieś wypierać czy, czy, czy niszczyć. No, Jesteśmy chyba trochę w innym miejscu, hmm. jeśli chodzi o naszą młodzież. Wiesz, bo ostatnio no, mam nawet rozmawiałem z jakimś politykiem, to już nieważne z jakim, i, i opowiadałem o dzieciach moich przyjaciół, że to są osoby biseksualne. On powiedział, tak, teraz to jest tam nawet taka moda, tak, pomyślałby ktoś, kiedy wrócimy do naszego... Nie, no właśnie, właśnie myślę, że można o tym oczywiście tak mówić, ale myślę, myślę że to jest po prostu e, pewna pe, dostępność pewnego modelu, który, który właśnie już może już może, już, już może być, już, już mo, mo, można się tak strasznie też nie napinać, e, tylko dać sobie tą, ten luz i tą wolność, że właśnie na przykład e, mo, mogę też być zarówno, na, zarówno z dziewczynami, jak i jak, jak z facetami i że to, to, to nie musi mnie e, aż tak ograniczać i aż tak determinować. I mam tak, takie wrażenie, że młodzi to doskonale rozumieją, nie potrzebują tej całej batalii, którą gdzieś tam ci starzy o to toczą, bo oni po prostu już wiedzą, Oby. jak one, oni chcą żyć. Oby tam Są trochę było. w innej sytuacji, wydaje mi się, Krzysiu, bo ile y, gdzieś tam... Y, osoby homoseksualne no mają to doświadczenie prześladowania, tak? doświadczenie takiego wyśmiewania. To są bardzo przykre sytuacje, o których Ty piszesz, zwłaszcza w GRL-u, ale też piszesz w moich tak. biografiach. To młodzi ludzie tacy, no mówię o dużych oczywiście mhm. miastach, nie? no bo tak. zupełnie inaczej inna sytuacja wygląda na wsi, czy... na wsi czy gdzieś w małych miasteczkach, nie mają z tym żadnego mam nadzieję, nadzieję Mam nadzieję, że ten postęp rzeczywiście się dokonuje i mam nadzieję, że to, że, że, że to już będzie tylko szło w tą mm -hmm. pozytywną stronę. No nie ma innej drogi i <grymnia> na to liczymy. A ja Was zapraszam, jeśli chcecie zrozumieć genezę polskiej homofobii, ale też jak kiedyś yy, 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 żyło się gejom, yy, to, to, to dwie książki przede wszystkim, chyba z rekomendacją yy, yy, Olgi Tokarczuk, yy, Homobiografię Krzysztofa Tomasika i GRL. Ta książka będzie do rozgosowania dla naszych Patronów. Polecam Wam też książki Krytyki Politycznej, która temat podejmuje. Podejmuje i to chyba Regularnie. regularnie. I, I nie składamy broni. I nie, składa, nie składa broni. A myślę, że już nie, nie trzeba będzie walczyć, tylko Oby. będziemy się dobrze bawić w trochę innej rzeczywistości i podziękujemy Panu, który ma lat 70, zadaje się 3.1. Już jest w wieku emerytalnym i oczywiście Niech żyje jak najdłużej, ale też e, pewne, e, pe, pewne ustępowanie młodszym, także w tym wypadku jest wskazane. Tego życzymy mu. Dzięki. <laughs> dzięki. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Kośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.